Dobrze, Nie, nie, wcipy do wcipami, natomiast chciałbym Wam powiedzieć w ogóle skąd się to wzięło i skąd ja się wziąłem. Nazywam się Karol Modzelewski i reprezentuję Muse, czyli nie tylko narzędzie, ale też grupa osób i coś. Możemy to nazwać projektem. Muse to jest przede wszystkim narzędzie analityczne do mierzenia YouTube'a, ale nie tylko YouTube'a. Generalnie do mierzenia wideo z osadzeniem w YouTube'ie, ale też w pozostałych mediach społecznościowych. To jest trasa. Dwa, że. Wyszliśmy z tego narzędzia, ale tak naprawdę okazało się za każdym razem, kiedy spotykaliśmy się z poszczególnymi klientami, że oni oczekują od nas dużo więcej, szczególnie takiej miękkiej wiedzy, bo okazało się, że o ile wszystkie marki, wszystkie agencje czują się jak ryba w wodzie przy Facebooku. No bo wiadomo, każdy jest na Facebooku od, od podszewki, każdy potrafi wypromować posta albo opuścić jakąś kampanię, ale wszyscy udają troszeczkę, przynajmniej te marki i agencje, z tego co wiedziałem, że nie do końca widzą zastosowanie YouTube'a w przypadku takim komercyjnym, w przypadku sprzedaży, a to dlatego, że nie znają tego narzędzia. Boją się YouTube'a, bo nie wiedzą dokładnie, jak to wszystko sprzedać, jak to ubrać. Dlatego też robimy strategię. Optymalizujemy kanały itd, tak i tak dalej, ale to nie będzie o music jako takim, bo bez przesady product placement będzie tylko dwa razy i tak tam będę zaznaczał. To działa, tak? No więc, jak wykorzystać wideo dla swojej marki? Przede wszystkim, czy w ogóle warto wykorzystać wideo i czy warto w ogóle wchodzić w YouTube'a? Tak, dlaczego. Proszę bardzo, wyniki, które, które ewidentnie przedstawiają to w ten sposób. Zbadano preferencje internautów odnośnie ich ulubionych, ukochanych mediów, czyli tego, gdzie się kierują, aby, aby spędzić wolny czas, ewentualnie znaleźć informacje i tak dalej. Okazało się, że 92% wybiera YouTube, Facebook na drugim miejscu, 85% i te telewizje klasyczne. Gdzieś tam jedną nogą próbują się jeszcze wepchnąć na to podium, na trzecie miejsce, ale wychodzimy do tak średnio. No bądźmy szczerzy, no jeżeli włączacie telewizję i widzicie, nie wiem, no, trudne sprawy albo, albo dzień, który zmienił moje życie, no to człowiek ma ochotę pochlastać. Dlatego nie próbują, ale mnie wychodzi i bardzo dobrze, YouTube 92%. A więc wiemy już w takim razie, że ci ludzie wchodzą na YouTube, uwielbiają YouTube i przeglądają YouTube. A. Tylko pytanie, no dobrze, no to okej, okay, niech przeglądają, tylko w jaki sposób to ma się przełożyć albo przydać dla mojej marki. Otóż. 70% klientów, waszych potencjalnych klientów, na swojej całej ścieżce zakupowej trafia na wideo o was albo poszukuje tego wideo. Dobrze, no to wiemy, że korzystają, wiemy, że trafiają na nasze wideo albo go szukają. Tylko pytanie, czy to w ogóle, nawet jeżeli trafią na to wideo, czy ma to jakiś sens, jakiekolwiek przełożenie? Ma genialne przełożenie, bo 96% ludzi, którzy zetknęli się z wideo na swojej ścieżce zakupowej, stwierdziło, że to miało bardzo ważną, było bardzo ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji zakupowej. Genialnie, czyli wiemy, że wchodzą na YouTube'a, wiemy, że oglądają, wiemy, że szukają Was na YouTube'ie, Was jako marki, Was jako agencji i tak dalej. I teraz, w jaki sposób wykorzystać wideo? Po pierwsze, kampanie in-stream, czyli te wszystkie filmiki, które w większości pomijacie, te, które wyskakują przed filmami, które Wy wyszukujecie. I niech Was ręka boska broni przed wrzucaniem w kampanię in-stream takich standardowych 30 telewizyjnych. To jest tak, jakbyście przybijali gwóźdź wiertarką. No da się, ale po co, bez sensu. Chodzi o to, by przykuć widza na te pierwsze kilka sekund. Jest fantastyczny case Tigera, tego napoju energetycznego, który po pierwsze. Wyszedł konkretnie pod swoich odbiorców, czyli pod hip hopowców. Dzieciaki, które słuchają hip hopu i tak dalej, więc kierowali swoją całą kampanię, puścili przed klipami hip hopowymi. Ale te pierwsze pięć sekund były kluczowe, bo zatrudnili do tego sokoła. kolesia, który założył prosto i generalnie dosyć znanego hip hopowca, tudzież rapera, jak tam siebie zwie. I okazało się, że przez te pięć sekund on był w stanie na tyle ich przykuć, że resztę reklamy oglądali i mało tego nie uszarowali. Szarowali reklamę, która była na YouTube. No to jest fenomenalne. Czyli tak, po pierwsze, kampanie in stream. Po drugie. Współpraca z vlogerami, o tym, nie wiem, będziesz Kuba mówił o tym dzisiaj? Tak? Okej, okay. to chłopaki to na pewno dużo lepiej wyjaśnią, bo są mega e, fantastycznymi youtuberami. E, natomiast współpraca z vlogerami jest o tyle fajna, że jeżeli macie... Słucham? Już działa? Dobra. Jeżeli macie współpracę z... Bo, albo jeszcze inaczej. Czy wy w ogóle jesteście w stanie policzyć, ile fanpage na Facebooku klikaliście, polubiliście i ile w ogóle w tej chwili macie polubionych? Ktoś to może policzyć? Ja nie wiem, ja już się zgubiłem dawno temu. Dlatego, że lajki na fejsie wyrzucamy jak dzieci. dzieci. Dzieci może nie, cukierki dzieciom w Afryce. Chodzi o to, że tam klikamy wszystko, co popadnie. Nie wyrzucamy dzieci, wytniemy to, dobra? Tam klikamy wszystko, co popadnie. A subskrypcja na YouTube to jest kredyt zaufania. Kredyt zaufania, który, który ci widzowie dają swojemu twórcy ulubionemu i mówią mu, dobra, spoko, ufam ci na tyle, że dam ci tą subskrypcję, Wiem, że kolejne rzeczy, które wrzucisz, będą mnie interesowały i mało tego. Jeżeli taki twórca YouTube'owy, taki vloger zachęci tych swoich klientów, tych swoich widzów i tych swoich fanów do tego, aby cokolwiek kupili, to oni mu zaufają i oni mu uwierzą. Mało tego, YouTuberzy mają to do siebie też, że dbają o kontakt bezpośredni, nawet ze swoimi fanami. Przykład Cybermarien, człowiek, który odpisuje praktycznie na wszystkie komentarze, był festiwal Orange Video Fest. Został do samego końca, żeby każdemu, kto przyszedł do niego, podpisać autograf, dosłownie. I dlatego, jeżeli on teraz powie swoim fanom: kupcie to, to nie pójdą i to zrobią. On ma armię, po prostu fanów, którzy zrobią wszystko, co będzie chciał. No może prawie własny kanał YouTube. Do tego będę wszystkich namawiał i przekonywał, bo da się, po pierwsze, po drugie, to nie jest drogie, a po trzecie, efekty są fenomenalne. I podejrzewam, że wielu z was może zastanawiać się, w jaki sposób na przykład jakiś dziwny abstrakcyjny produkt można sprzedać na YouTubie. Otóż wszystko można sprzedać na YouTubie i wszystkim można pokazać swój produkt na YouTube. Przykładem fantastycznym i genialnym jest blendek. Wyobraźcie sobie, jak, w jaki sposób można sprzedać albo zachęcić ludzi do zakupu blendera? Takiego robota, który tam generalnie miele, miele wszystko i wypluwa papkę. Pierwsza myśl, no nie wiem, no, wjechać do fabryki blenderów, no nie wiem, no, cokolwiek. Okazało się, że nie. CEO tej firmy, fantastyczny człowiek, mega wyluzowany, wymyślił genialną rzecz, bo cały film jest, każdy z filmów jest stylizowany na takie lata 70., trochę sitcom. On jest też fajnym człowiekiem, bo ma mega charyzmę. I zrobił jedną zajebistą rzecz, bo w każdym ze swoich filmów miele. Yy, jakiś yy, yy, gadżet, który jest w tej chwili mega popularny. Czyli na przykład mielenie iPhone'a, kontra, mielenie Noki Lumia, które się zmieni szybciej, ewentualnie jaki pył wyjdzie z tego wszystkiego. Można się z tego śmiać, ale on ma kurczę, ucięło slajd, on ma prawie milion subskrybentów, każdy z filmów ma minimum 2 miliony wyświetleń. Koszt zrobienia takiego filmu, no bądźmy szczerzy, to jest kwestia jednego operatora. Operator w Polsce, w Warszawie bierze ile? Cztery słówki dziennie. iPhone'a nie będę liczył, bo możecie sobie mielić co, mielić co chcecie, ale koszty czegoś takiego są nikłe, wystarczy pomysł i człowiek rozwala internet, dosłownie. Kolejny sposób na wykorzystanie wideo, to wideo na karcie produktu. Tutaj już konkretnie bardziej pod e-commerce'y. I przełożenie tego jest ogromne, bo... Tu już konkretne liczby pójdą za tym, aha, bo to już powinno działać. Działa, super. Otóż zapos, czyli sklep internetowy, który udostępnia, udostępnia, sprzedaje odzież dla dziewczyn, dla kobiet. Wrzucili oprócz zdjęć, jak takie spodnie wyglądają, krótki kilkusekundowy filmik, jak dziewczyna wygląda w tym, czy tyłek wygląda spoko, czy też nie i konwersja skoczyła nim o 30%. To jest to z tym nie da się dyskutować. A dlaczego doskoczyła ta konwersja? Przez emocjonalne poczucie własności. Czyli jeżeli ktoś widzi zdjęcie, no to spoko, okej, okay, wygląda to fajnie, ale jeżeli zobaczycie wideo z tym, jeżeli facet zobaczy wideo z samochodem, zacznie się utożsamiać z tym i wyzwoli w sobie emocje, które mniej więcej będą odpowiadały temu, że on wyobrazi sobie, jak wygląda w tym samochodzie. Jeżeli dziewczyna zobaczy, jak wygląda makijaż na wideo, jeżeli chodzi o... To, jak powinno to działać, jak, jak wygląda i tak dalej, automatycznie wyobrazi sobie, że jest już piękna i, i, że, i że to działa. Emocjonalne poczucie własności robi gigantyczną robotę. I konkrety. Jeżeli chodzi o na przykład branżę moto. 72% kupujących zgadzało się z twierdzeniem, że YouTube jest idealnym miejscem, aby sprawdzić i zobaczyć, jak prezentuje się samochód, który chce kupić. To o czym mówiłem. Smartfony. 62% kupujących zgadzało się z twierdzeniem, że YouTube pomaga im w wyborze i stanowi źródło rozwiązań problemów ze sprzętem i recenzji. Czyli automatycznie też załatwiamy serwis. Beauty 66% kupujących zgadzało się z stwierdzeniem, że YouTube jest medium, gdzie mogą sprawdzić, jak poszczególne produkty wpasowują się w ich styl bycia. Czyli emocjonalne poczucie własności, automatycznie działamy na ich wyobraźnię i konwersja skacze o 30%. 50% badanych identyfikuje się z marką, która tworzy treści, którymi chcą się dzielić ze znajomymi. Czyli upraszczając, jeżeli stworzycie coś, co będzie wywoływało w nich emocje, coś co sprawi, że oni będą się z tym identyfikować. Oni staną się ambasadorami waszej marki, i to wideo pójdzie dalej. I stanie się co? Święty gral internetu, czyli viral. Każdy chce zrobić wirala. Jeżeli ktoś wam mówi, że potrafi zrobić wirala, to jest idiotą, bo nie ma takiego człowieka i nigdy nie będzie takiego człowieka. Nie ma wzoru na wiral, bo opiera się na emocjach. Przede wszystkim na emocjach. Jeżeli ktoś jest w stanie sterować emocjami do tego stopnia, no to brawo, to prawdopodobnie będzie najbogatszym człowiekiem na świecie, ale jeszcze takiego człowieka nie ma. Żeby stworzyć wirala, jest kilka na pewno czynników, które trzeba spełnić. Musi się opierać na emocjach. musi, się, znaczy musi być na tyle łatwe w odbiorze, żeby ludzie mogli się z tym identyfikować i tak dalej, Natomiast nikt nie potrafi zrobić wirala, ale my potrafimy go znaleźć. Zrobiliśmy sobie w MUSE, czyli w tym naszym narzędziu analitycznym, teraz będzie krótkie lokowanie produktu. A, Coś w rodzaju wykrywacza w e Czyli w praktyce mamy coś takiego jak dashboard konkurencji. Podpinamy kanały, które nas interesują, konkurencyjne, bądź te, do których chcemy się porównać, bądź punkty odniesienia. I stamtąd, i z naszego kanału, i ze wszystkich, które podpiliśmy, zasysamy wszystkie adresy filmów na tych kanałach, wrzucamy do na i zliczamy stamtąd wyświetlenia, udostępnienia i lajki. Bo w praktyce, jeżeli wypuścicie jakiś film u siebie na kanale, spoko. Fani zasubskrybują, Powiedzą, że film jest ok, może nawet dadzą szerowanie, ale viral pojawi się wtedy, kiedy ten drugi i trzeci krąg tych fanów zacznie reagować. Bo to, że wasi fani zareagują, to jest naturalne i normalne. No, takie jest ich zadanie. Natomiast, jeżeli ich znajomi zaczną to szerować i znajomi tych znajomych zaczną szerować, to wtedy mamy do czynienia z czymś, co może stać się wiralem. Można go popchnąć delikatnie, lekko, tylko trzeba wiedzieć którego. My właśnie udostępniamy coś takiego gdzie można to wszystko pozliczać i sprawdzić nie tylko u nas, co ma potencjał wiralowy, ale też, co ważne, u konkurencji. Po prostu zajrzeć im w majtki i wiedzieć o nich więcej. Ewentualnie górny wykres przedstawia e, zmianę w czasie, jeżeli chodzi o wyświetlenia, przy, przyrost subskrypcji, komentarze e, i liczbę wrzuconych filmów, czyli w praktyce, jeżeli wiecie, że konkurent wasz wrzucił jakąś kampanię, i yy, ta kampania jest adresowana na YouTube, a możecie sprawdzić w czasie rzeczywistym, jakie są wyniki tej kampanii, ile przybyło subskrybentów, czy mu się opłacało, czy może przepalił budżet. On to będzie wiedział dopiero po tym, jak dostanie raport. Hmm. Case study, Unilever. To, o czym mówiłem w przypadku Virala, czyli odwoływanie się do emocji. To wtedy działa, dlatego że Unilever wypuścił fantastyczny film, gdzie odwołuje się stricte do emocji, a dokładnie do lęku przed tym, co się wydarzy w przyszłości. Kim będę w przyszłości? Czy moja przyszłość jest taka, jaką sobie wyobrażam? Wypuścili film, który odwołuje się do emocji, efekt 77 milionów wyświetleń. Okej, okay, część mogli sobie wrzucić w stream, a część mogli wykupić, ale 200 tysięcy nowych subskrybentów to jest coś, z czym raczej trudno dyskutować. Teraz tak, przed drugim case'em wrócimy jeszcze na chwilę do tego, o czym mówiłem, czyli 70% ludzi szuka was i znajduje te treści, wideo o was w necie na swojej ścieżce zakupowej. No ale w takim razie możecie zadać pytanie, jak znajdują, skoro my nic nie robimy. Otóż właśnie o to chodzi, że nie musicie, bo 86% wyświetleń wszystkich tych treści, które są o was, nie pochodzą od was, tylko pochodzą od innych twórców. I jeżeli połączymy te informacje z informacją, że właściwie z faktem, że YouTube jest drugą e, wyszukiwarką, po Google oczywiście, do tego wszystkiego Google uwzględnia wyniki z YouTube'a, to efekt jest taki, że mamy case kurtki NordFace, gdzie po wpisaniu e, NordFace e, opinie wyskakuje nam nie strona NordFace'a, nie coś, nad czym oni panują, tylko wyskakuje nam film na YouTube'ie nakręcony przez człowieka o. W nazwie Olaf2046, który założył kurtkę i opowiada, jak fantastycznie się w niej chodzi. Koleś przeskoczył w ogóle całego North Face'a, jest na pierwszym miejscu i wygrał internet. Dlatego przestrzegam i uczulam was i też zachęcam do tego, żebyście naprawdę te treści tworzyli. Zrobienie takiego filmu nie jest dużym problemem, ale to wy będziecie wtedy panowali nad tym wizerunkiem. To wy będziecie decydowali, jak ludzie mają was postrzegać i co mają o was myśleć, a nie ktoś, kto akurat założył sobie kurtkę, strzeli fajny film i będzie pozycjonowany jako numer jeden. Kolejna rzecz, to to, że możecie, wykorzystując YouTube'a i Analytics'a, dużo, znaczy dużo, 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 dużo bardziej wejść jakby w świat tych swoich klientów i, i swoich odwiedzających, dlatego że YouTube sam w sobie ma Analytics'a, YouTube Analytics, bardzo fajne narzędzie, polecam, nie wygląda strasznie, ale do tego można go spiąć jeszcze z Google Analytics'em, wtedy macie gigantyczną bazę informacji, od tego, skąd ci ludzie przyszli, gdzie mieszkają, czym się zajmują, wiek, płeć, zainteresowania, dosłownie wszystko gdzie byli wcześniej, gdzie idą później, macie ich dosłownie podanych na tacy. Tak już trochę zbliżając się do końca, nie tylko wiusy. Chciałem zwrócić uwagę na to, że w związku z tym, że wiedza niestety o YouTube ciągle jest mała, to wszyscy głównie skupiają się na tym, ile dany film ma wyświetleń, albo ile dany kanał ma subskrypcji. Jasne, to jest podstawowa metryka, która, to są podstawowe metryki, które są mega ważne, ale trzeba zwracać też uwagę i warto się edukować, aby podbijać to wszystko z innej strony, przykład. Nie wiem, czy wiecie na przykład, jak bardzo ważny jest watch time. Watch time, czyli ile ludzi zostaną z waszym filmem. Czy włączą go po 10 sekundach, czy po 20. Watch time jest albo tak samo, albo ważniejszy niż viewsy, dlatego że im wyższy watch time waszego filmu, tym wyżej pozycjonowany jest wasz film i Google i YouTube sam w sobie chętniej poleca ten film. Im wyższy watch time filmu, tym chętniej poleca, a głównym źródłem wyświetleń są właśnie te polecane. A więc jeżeli zaniedbacie watch time, jeżeli zrobicie film, dobra, wrzućmy sobie tu 30 ludzi obejrzą albo nie, ważne, że będą wiusy. Nie, jeżeli przeciągniecie ich przez ten film, na początku zasugerujecie, że dostańcie do końca, może na końcu będzie coś fantastycznego, albo zróbcie montaż w ten sposób, aby naprawdę oni chcieli zostać. Jeżeli nabijecie watch time, wskoczycie automatycznie do polecanych i wtedy nabijecie sobie wiusy. Dlatego też polecam przejrzenie tego. To nie jest gigantyczny dokument, to mam bodajże 80 stron, czyli YouTube Creators Playbook for Brands. Wszystkie informacje podane naprawdę w jasny klarowny sposób przez samego YouTube'a. Bardzo fajna rzecz. No i tak, to ja dziękuję za uwagę. W takim razie, czyli co, teraz pytania, tak? Dobrze, czy są pytania?